Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie, moi drodzy, w Humankind. Słuchajcie, kontynuujemy przygodę naszymi olmekami. Na razie są olmekami. Wiecie, to się może zmienić z czasem. Tutaj, słuchajcie, napotkaliśmy takie, w zasadzie takie obozowisko zwierząt. Azyl to się nazywa. I stąd będą po prostu nam wychodzić zwierzęta. Na się pokojowo nastawione. Ale mimo wszystko one tu będą nam chodzić i trochę mnie denerwować, więc sobie usuniemy ten azyl. Tak, został splądrowany. Dostaliśmy trochę hajsu za to, ale jakoś tak nie strasznie dużo. Dobra. Mamy, słuchajcie, obecnie mamy jedno miasto, San Lorenzo, oraz dwa posterunki. Musimy się tutaj nieco jeszcze rozejrzeć, zbadać, co należy zbadać. Czy tutaj na dole jest wszystko odkryte? Takie moje pytanie. Chyba nie do końca. Dobra. Teraz tak. Ruszajmy. Rozejrzyjmy się tu. Całkiem fajnie to wygląda, ta gierka. Podoba mi się. Ogólnie stylistyka jest taka dosyć przyjemna dla oka. Za chwilę będziemy mieli pierwszy budynek. Dobrze. Ja bym chciał, żebyście się tak trochę bardziej kierowali na północ. Macie jeszcze dwa ruchy. No to podejdźcie tu. Dobra. Okej. Okay. Pamiętajcie, że jak wejdziemy na rzekę w czasie tury, to tracimy wszystkie punkty ruchu. Tak samo jest oczywiście z zaokrętowaniem. Ile już mam punktów? 3 punkty na turę. No malutko tych badań na razie. To nie tylko bunch of buildings. It is warmth, protection and praise the gods, a bit of privacy. O, to aż 11 tur się będzie to budowało. Dużo. Na przykład możemy sobie przyłączyć do naszego, do tego miasta, przyłączyć tą dzielnicę, czy dzielnicę, ten obszar. Przez to wszystkie profity z tego miasta, znaczy z tego obszaru, będą, przejdą też na ten. No i wszystko to będzie razem się ładnie rozwijało. Więc myślę, że jest to całkiem niezła opcja. Miasto otrzyma karę do stabilności. No ale trudno, trudno. Myślę, że jestem w stanie to zaakceptować. Tak jest. No i ten postęp nam się troszkę tutaj rozwinął. Myślę, że teraz powinno się nam tutaj nieco lepiej zarządzać tym wszystkim. Dobra, spróbujemy tutaj co nieco dobudować. A więc o, tu możemy sobie machnąć takie coś. I tu będzie dzielnica produkcyjna. Dobra, na razie nie szalejmy tak bardzo z tymi dzielnicami, bo one obniżają tą naszą stabilność. Z czasem będziemy mogli zbudować znacznie więcej dzielnic, ale na razie to wygląda jak wygląda. To jakieś kurde srogie góry są. No mamy, na razie tutaj mamy trzech obywateli, tak? San Lorenzo się rozwija. Pięknie i ładnie, dobra. Gdybyśmy chcieli tutaj się dostać. No, strasznie tu górzyście. Potrzebujemy 30 punktów, aby zbudować kolejny posterunek. O, mamy kalendarz. To nieco zmieni postać rzeczy, bo teraz tak. Tu możemy sobie zbudować dzielnice rzemieślnicze, które umożliwią nam pozyskiwanie tych dóbr luksusowych, a to generuje fundusze i nie tylko.
wszystko w zależności od tego, cóż to jest. A w zasadzie tutaj mamy co? Barwniki. No ale przemysł będą nam wzmacniać, ale też i dadzą nam premię do stabilności. A więc jest to dla mnie bardzo istotne, bo od tego poziomu, znaczy od ilości tych dóbr luksusowych zależy to. O, mogę jakieś boom kulturowe robić. Zależy ilość dzielnic, jaką będę mógł posiadać. Przynajmniej na tym etapie rozgrywki. Estetyzm. Co mi to daje? Natychmiast włącza jedno. A, włącza jedno z terytorium twojego imperium z powrotem do jego strefy. Przekształć za. Nie wiem, o co dokładnie chodzi. Trochę tego nie rozumiem. Dobra. Trochę nie kumam tej zdolności. Dobra, my tu możemy sobie co nieco zbudować. Dobra, zacznijmy tutaj budowę kolejnego posterunku. No może nie najlepsze miejsce, jeśli chodzi o obronę, ale myślę, że dobre miejsce, jeśli chodzi o... jeśli chodzi o profity. Okej, okay, tu już jest koniec, tu już więcej nic nie... Na razie się nie będę mógł w stanie w tą stronę rozwijać. Dobra, wy musicie przejść w takim razie na drugą stronę naszego państwa. Co by nie mówić. Co tutaj już udało mi się stworzyć, to już jest jakieś tam państwo. Jak tam rozbudowa nasza? Okej, jeszcze jedna tura. O, tu jest jakiś... Jeśli macie taki znak zapytania, to znaczy, że gdzieś tutaj będzie... Znaczy, że w tym miejscu kiedyś będzie jakiś zasób strategiczny. A zasoby strategiczne są bardzo istotne w grze, bo one generują... Znaczy one pozwolą nam tworzyć jakiś rodzaj jednostki lepszy. Więc warto mieć to na uwadze, aby w takich okolicach, aby walczyć o te terytoria. I hope the style is pleasing, because it will be around for as long as the city lasts. Dobra. They're impressive, the Egyptians. O, mamy tu coś. It's a fair bet that you'll be embarrassed if you compare cities with them. Egipcjanie, moi drodzy. Dzień dobry. Greetings. I'm a good neighbor and a loyal friend, as long as you don't cross me. No, przedstawmy się. This is where I greet you. Impress upon you the wonder of my people and tell you my ambitions. No? Maybe. Dobra, okej. Okay. Handel. Dobra, na razie nic tutaj za bardzo nie mogę zrobić, ale Egipcjanie... Muszę przyznać, że po cichu liczę, że będę tutaj sam. 90 punktów już potrzebuję, żeby móc się rozwijać. Musimy tutaj założyć posterunek jak najszybciej. By też, kurde, cisnąć tu. O, moi drodzy, cóż my tu mamy? Słuchajcie, możemy tworzyć takie zasady, według których będzie funkcjonowało nasze państwo. A więc tak, pierwszą rzecz, jaką musimy zrobić, to ustalić mit założycielski. Co jest podstawą naszego mitu założycielskiego? A więc tak, czy państwo naturalne, nasza władza nad ziemią i zwierzętami jest czymś wrodzonym? Czy to jest boskie prawo? Władza została nam nadana, jesteśmy pomazańcami. Dobre pytanie.
Cóż by tu wziąć? Bo oczywiście tylko to profity są. Albo plus 5 do wpływów na plac główny, chyba w każdym mieście, z tego co mi się wydaje, jest plac główny. Albo też wiara plus 3. To z kolei oznacza, że szybciej założymy religię swoją i będziemy szybciej dogmaty zdobywać. Ja bym w te wpływy poszedł na razie. Why was this even a question? Let's keep it simple. Tu się We've been następne od here. razu. It's our place. A więc legitymizacja, a więc prawo, moi drodzy. Prawo ma być zwyczajowe, czy też skodyfikowane, a więc takie, jakie mamy obecnie współczesne prawo, gdzie jest konkretny przepis, co wolno, czego nie. No i tak, tu mamy co? Obniżony koszt posterunku, tu z kolei mamy obniżony koszt przyłączenia posterunku i przejęcia miasta. Tak więc myślę sobie, że to prawo skodyfikowane, poza tym też światopoglądowo się z tym Once you zgadzam. discover writing, you can literally throw the book at them. Dobra, lećmy dalej. A wiecie, a prawo takie, jak to było nazwane? Zaraz sobie zerknę. Zwyczajowe. A więc po prostu, no, ukażmy go tak i tak, bo zawsze tak karano. Tak na przykład, według takiego prawa na przykład działają kraje trzeciego świata. Na przykład w Somalii, z tego co wiem, co słyszałem, jest takie prawo. Na przykład, no, jeśli tam są klany i po prostu jeśli ktoś z jednego klanu zabije kolesia z drugiego klanu, no to po to, żeby nie doszło do wojny, no to klan tego, który zabił, musi dać klanowi tego, który zginął, jakąś tam określoną ilość dóbr. To nie jest prawo zapisane nigdzie, tylko tak po prostu tam się żyje. No, tak więc to jest prawo zwyczajowe. Co oni chcą? Oni chcą zacząć z nami handlować zasobami luksusowymi. Ja to przyjmuję. This works. You have a deal. Niech ma. Trochę żałuję, że... O, możemy otworzyć właśnie własną ligę. Słuchajcie, trochę żałuję, że nie jest tutaj tak, jak było w cywilizacji, że tu każda nacja mówi swoim językiem. Naprawdę żałuję, że twórcy się o to nie pokusili, bo byłoby to dosyć fajne ciekawostka dla ucha, a nie, że wszyscy mówią po angielsku. No ale trudno. To jest pierdoła, ale... Ma ona jakiś tam wpływ na moją ocenę tej gry. No, niewielki, bo niewielki, ale jednak. No i tak, słuchajcie, mamy też dwie opcje, jeśli chodzi o religię. A więc politeizm albo szamanizm. Ja bym wybrał szamanizm, bo plus jeden wiary z ludności. Myślę, że to będzie z czasem dużo więcej niż 5 punktów wiary na terytorium. Chodzi o to, że na terytorium będzie mieszkać znacznie więcej niż 5 osób z czasem, więc myślę, że to będzie lepszą opcją. No ale cóż, no tworzymy swoją własną religię. Co my tu mamy? Ukryte bogactwo. Aha, dobra, czyli możemy zadecydować, w jaki sposób będziemy wykorzystywać zwierzęta. A więc tak, militaryzacja. Wszystko od rogów po kopyta zostaje wykorzystane do lepszego wyposażenia naszych żołnierzy. I właśnie tutaj, i wzrośnie, to jest właśnie to, o czym mówię, to jest właśnie geopolityka, a więc to, znaczy to, inaczej, to są polityki, które tutaj widzicie. I w zależności to, w którą stronę pójdzie ten fioletowy, czy też różowy kwadracik, no to wówczas te kraje, które wybrały podobną ścieżkę, będą nas bardziej lubić, a te co inną, nie. To jest takie, żeby określić to, jakie będą relacje pomiędzy nami. A więc tak, militaryzacja, co nam to ba? Patriotyczne jakieś tutaj zajścia w miastach będą i to będzie mniejszy koszt, żeby co szybciej jednostki będziemy budować. Wymiana, zezwolenie na wymianę miękkich skór, odpornych rogów, fragmentów ciał z niektórych produktów,
generowane bogactwo, a więc tutaj będziemy mieli dodatkowe fundusze albo utylizacja. Po odpowiednim przygotowaniu możemy spożyć wszystkie elementy zwierzęcia. No, czyli po prostu zjemy to. Ja myślę, że ta opcja jest najlepsza, bo to daje nam żarcie, a żarcie jest zawsze spoko. Dobra. San Lorenzo. To jest naszą stolicą. Oczywiście, jeśli komuś to przeszkadza, to może sobie zmienić nazwę. Tu nie ma z tym najmniejszych problemów. Dobra, ja bym chciał jakoś tak tu przejść, wyjść, zajść. O, co to jest? Złoto! Złoto, ja bym chciał złoto. Dobra, lećmy dalej. O nie, wydałem sobie niepotrzebnie punkty. Co my tu mamy? Dobra. Teraz tak. Przyłączenie kolejnych ziem. 64 punkty by nam zajęło. By nas kosztowało. No dobra, zróbmy to. Tutaj to możemy rozbudować jak najbardziej. Teraz możemy budować te święte miejsca, które będą generować nam i stabilność, i wiarę. Ja myślę, że z czasem jak najbardziej ok. No ale na razie musimy uzbroić się w cierpliwość. Potrzebujemy więcej punktów produkcji tutaj obecnie. Dobra, dostaliśmy gwiazdkę rolnika. Co wy chcecie? A, oni są zadowoleni z nas. Okej, okay, spoko. A więc raczej mało prawdopodobieństwo, że by nas chcieli zaatakować. Dobra, wejdźmy tu. Na razie nie mam za bardzo armii, mam tylko te jednostki zwiadowcze. Bo na razie jakoś nie czuję się zagrożony. Na razie muszę się skupić tutaj na podbiciu jak najszybciej tych terenów. Let's go. Follow me. Dobra, ale chcę ten tutaj tereny z tym złotem zająć jak najszybciej. Dobra, 9. Chyba zakładamy tutaj osadę. Oni się zaraz na pewno wkurzą. Mogę się o to założyć. Tupną nóżką jak nic i będą chcieli, zażądają tej osady. Ale ja im powiem, że się mają walić na ryj. Cóż tu się znowu wydarzyło? Melodia na każdą okazję. I co się tutaj dzieje? Okej, okay. A więc mamy grajków, których możemy w jakiś tam sposób wykorzystać. I mamy tak. Wykorzystać. Salarz opęka w szwach od ulicznych grajków. Mogą wesprzeć handel w innych miastach, nawet jeśli będą przeszkadzać w nauce. I co mamy tu chciwy? Mniej nauki, więcej hajsu. Albo też zapłacić 60 hajsiwa. I rozkażemy, aby w każdym mieście budowano instytucje wzdłuż sztuki muzycznej, będą kształcić nowych wykonawców. I co my tu mamy? Produkcję dostaniemy wówczas w San Lorenzo. Ja bym to wybrał. Będziemy trochę na minusie z hajsem,
ale niedługo, w zasadzie już nie jesteśmy. Dobra, to mamy tą dzielnicę produkcyjną, która myślę, że będzie dla nas bardzo, bardzo istotna. Dobra, my tu potrzebujemy więcej ludzi, ale spoko, za dwie tury powinno się coś tutaj zmienić. Co wy chcecie? Wypatrzcie pakt o nieagresji. Przyjmijmy. Okej, słuchajcie, są jeszcze takie, jest jeszcze jedna kwestia. Coś takie jak nastroje wojenne. Nastroje wojenne są dla nas bardzo istotne, ponieważ po pierwsze to dzięki nim, dzięki tym punktom, które się generują w zależności od tego, jak się układają relacje z danym państwem, to dzięki nim po pierwsze wypowiadamy wojny, a po drugie to one decydują tak naprawdę o kształcie mapy po zakończeniu wojny, a więc po zakończeniu wojny dochodzi do podpisania aktu kapitulacji którejś ze stron. No i w zależności od tego, ile mamy tych punktów wojny, możemy zażądać więcej lub mniej terytoriów, na przykład, które podbiliśmy. No i w zasadzie to jest podstawa jakichkolwiek podbojów w tej grze. Dlatego podboje są tutaj, są jak najbardziej realne i są możliwe, ale nie są tak łatwe jak w cywilizacji. W cywilizacji po prostu wysyłamy wojska, wypowiadamy wojnę albo nawet nie musimy jakoś specjalnie się o to martwić. Wkraczamy na teren przeciwnika, robimy rozpieprz, zajmujemy wszystko, nikt się nas nie pyta, czy jakieś dokumenty trzeba podpisać, czy coś. Po prostu robimy swoje. Tak więc tutaj jest nieco bardziej to wszystko ulegitymizowane. A więc ma jakieś tam podstawy swoje prawne, to tak jak w zasadzie w rzeczywistości też tak jest, nie? Też są podpisywane akty kapitulacji, jakieś umowy po wojnie. No chyba, że dochodzi do kapitulacji w ogóle bez jakichkolwiek, jak to się nazywa? Kapitulacja, no że po prostu taka totalna, że po prostu pokonany się całkowicie poddaje woli zwycięzcy. Cóż tu się znowu dzieje? Okej, okay, Osądzę Rzeszy Wiernych. Zobaczmy szczegóły, cóż tu pisze. A więc tak. Obrzędy religijne powinny odbywać się wspólnie czy indywidualnie? No i tak, jeśli weźmiemy, że wspólnie, no to ceremonie religijne. Okej, okay, i co my tu mamy? Odblokowuje działanie orszak, który nam niewiele da, tak w zasadzie. No, niewiele nam to da, bo ja zazwyczaj mam tyle rzeczy tutaj do budowania, że nie mam w ogóle czasu robić tych działań. Działania to są takie duże projekty, które możemy nakazać wykonywanie ich w mieście, w czasie kiedy na przykład nie mamy nic za bardzo do budowania, albo chcemy też na przykład szybko zboostować jakąś jakieś punkty. Ja bym osobiście wolał to, że szybciej będą się odbywać te dzielnice religijne, bo budowanie ich strasznie długo trwa i są strasznie upierdliwe do budowania. Ja sobie to wezmę. Dobra. Okej. Okay. Dobra, wy założyliście tutaj ten obóz. Teraz tak, wy. Wy musicie tutaj też założyć obóz. Czy wy tego chcecie, czy nie, i założycie go tutaj. Dobrze. Założyliśmy kolejny obóz. Obozie, obozie, jestem w obozie. Dobra. A, bo tutaj jest jeszcze obszar. I on jest niczyj. A więc czekajcie, szybko podejdziemy tu. To musimy sobie tutaj ogarnąć. Dobra, mam ładny przyrost tych punkcików. Zobaczmy sobie, ile by kosztowało przyłączenie kolejnych terytoriów. 184 punkty, a więc jeszcze myślę, że to się nam opłaca, bo to jeszcze nie są takie duże ilości. Potem się w tysiącach płaci.
za tego typu działania. A ja chcę jak najszybciej tutaj ustabilizować tutaj tą granicę. Bo chodzi o to, że dopóki ta granica nie jest w całości, tak jak tutaj macie, widzicie, całą pełną linię, która nie jest przerywana w żaden sposób, no to już jest teren, na którym bez naszej zgody oni nie mogą wkraczać. Ale dopóki ten teren jest taki, ta granica jest taka przerywana, to jest tylko teren jakiś tam mniej lub bardziej zależny od nas. Nie jest to integralna część naszego państwa. A więc oni tu mogą spokojnie sobie wkraczać i gdyby na przykład mieli odpowiednio dużą ilość wpływów, mogliby próbować przejąć ten posterunek. Tak więc jak najszybciej muszę go włączyć po prostu w granicę mojego państwa i tyle. Dobra, to jakieś konie będziemy mogli teraz posiadać, co mnie bardzo cieszy, aczkolwiek nie posiadam koni w najbliższej okolicy. Trzeba będzie gdzieś dalej poszukać. I co tu się dzieje? O, coś tu... A, bo to jest konsekwencje tego naszego poprzedniego czynu. Dobra. O, to był doskonały pomysł, moi drodzy. No. Okej, okay, jak najbardziej. To było właściwe działanie. Dobra, mamy umocnienia. Coś strasznie szybko te badania robię. Dobra, teraz murarstwo. To nam... praca przymusowa będziemy mogli wprowadzić, ale też będziemy mieli chyba kamieniołom. Zakład kamieniarski, no czyli zasadzie kamieniołom. Słuchajcie, praca przymusowa. O co chodzi? Praca przymusowa to jest... Mamy tak jakby tutaj dwie możliwości zakupu budynku. Po pierwsze, budynki, które kupujemy, pojawiają się w mieście od razu. W sensie w jednej turze możemy postawić na przykład 10 budynków, a nie tak jak w cywilizacji jest, że po zakupie budynku i tak musimy oczekać jedną turę. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, w tej grze możemy budynki kupować nie tylko za pieniądze, ale też i kosztem na przykład ludności miasta. A więc po prostu w naszym mieście ubędzie mieszkańców, ale zbudujemy coś po prostu szybciej. A więc w zasadzie ma to jakieś tam podłoża historyczne, bo... O, coś, któryśmy znaleźli. Wielka rafa koralowa. Pięknie, to nam oczywiście daje dodatkowe punkty sławy. Obecnie prowadzimy w punktach sławy, to mnie bardzo cieszy. Dobra, to jest coś, jakieś miejsce, które warto byłoby odwiedzić. Coś tam jest ciekawego w nim. Co to było? Punkty wpływu dostaliśmy i 8 punktów badań. Dobra, tu jest wielka rafa. Wielka rafa. Dobra. Okej, jeszcze nie mogę tutaj dołączać kolejnych ziem. Dobra, tu jest naprawdę dużo roboty. I ja sobie zdaję z tego sprawę. Dlatego będziemy się tutaj wspomagać jak tylko będę w stanie. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, każda jednostka, którą będziemy chcieli postawić w grze, nie tylko osadnicy, tak jak to ma miejsce w cywilizacji, ale każda jednostka tak naprawdę tutaj będzie kosztować nas jednego mieszkańca. To jest też dobra wiadomość. W sensie taki krok, wiecie, bardziej realistyczne podejście. Może w takiej grze można mówić o realistycznym podejściu, ale chodzi o to, że to już nie jest tak, że ty żołnierze w tych jednostkach biorą się znikąd, tylko są realnymi mieszkańcami miast. I na przykład może być taka sytuacja, że no po prostu nie będziemy w stanie zbudować armii, bo sorry, ale no nie mamy z czego zbudować tej armii, nie ma kto w niej służyć. Tak więc no ciekawa opcja, bardzo moim zdaniem. Dlatego jak już mówię, dlatego tak mówię, że żywność jest tutaj najważniejszym z elementów. Możemy nie mieć zasobów, możemy nie mieć dobrej technologii, ale musimy mieć żywność. Żywność jest najważniejsza. A, co ciekawe zauważyłem, że jeśli wchodzimy na rzekę, to tracimy ruch, owszem, ale...
Ale wówczas to jest tak, jakbyśmy siadali na łodzie i wówczas jeśli będziemy podróżować rzeką, to chyba się będziemy podróżować nieco szybciej. Mam takie wrażenie, że coś takiego chyba tutaj jest. Jak widać, nasze regiony bardzo ładnie się rozwijają. Rozpoczęto przyjmowanie. Gdzie, kto, po co, na co? Jakie przyjmowanie kultury? Dobra, musimy jeszcze jedną turę poczekać, aż będziemy mogli użyć tej umiejętności. Nie chcemy przyjmować ich kultury. To jest bardzo zły pomysł, żeby to robić. Ja tutaj to zajmuję. Dobra. Co wy chcecie? Handel wszystkim. Okej, przyjmij. Tak, nie mam żadnych strategicznych surowców. Na razie. O, tu chyba mamy... O, jednostkę żeśmy dostali. Miło, mamy wojowników. Ja moich wojowników rozmieszczę sobie tutaj. Bo wiecie, no nigdy nie wiadomo, co przyjdzie Egipcjanom do głowy. Tym bardziej, że ja się ostatnio mocno osiedlam na ich terytoriach, które oni mogą uznawać za swoje. Dobra. Ale na razie ładnie się tutaj rozwijamy. Dążymy do tego, żeby było nas jak najwięcej. Dobra, teraz tak, musimy się tutaj osiedlić jak najszybciej. O, tu coś jest wartościowego. Co, wy się nudzicie? Idziecie tutaj na południe, moi drodzy. Nic tu nie ma za bardzo. No to idziecie na północ. I co? Dobra. Tutaj kolejna dzielnica produkcyjna. No niech będzie, niech będzie. O, tu możemy to nieco zbudować. Tak. Muszę o to dbać i tego pilnować. Co tam żeśmy dostali? Hajsy. Dobra. Hajsiwo zawsze dobre. Dobra, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, tutaj będziemy to sobie kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej i do następnego. Na razie.